Słuchajcie, serdecznie witam wszystkich na trzeciej edycji Hubertusa. Macie zaszczyt startować w dosyć takiej najbardziej jesiennej scenerii, bo i mrzawka może zacznie padać, liście opadające, kolorowe. I dzisiaj startujecie wy, czyli młodzież, czyli ci, którzy mam nadzieję uczynią ten bieg myśliwski jak najbardziej widowiskowym. Mastrem oczywiście jest pan instruktor Krzysztof Lubiewski. Kontrmastra wyznaczy już spośród jeźdźców. Przedstawię jeszcze, ponieważ no tak jak zwykle w zwyczaju w Dereszu są dwie grupy, czyli bieg terenowy, bieg główny, gdzie jeźdźcy pokonują przeszkody, później gonią lisa i asystują mu jeźdźcy młodsi o podobnych umiejętnościach, ci, którzy w przyszłości prawdopodobnie wystartują w biegu głównym. O co w tym chodzi? O to, żeby zapoznali się z atmosferą. Konie zachowują się troszeczkę inaczej, tak jak konie wyczuwają atmosferę zawodów, tak samo tutaj na tej imprezie konie są w innych emocjach. Chcielibyśmy, żebyście się z tym zapoznali i mam nadzieję oczywiście, że wszyscy będą odpowiednio panowali. Pamiętajcie o innych jeźdźcach, pamiętajcie o koniach przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, tak żeby nikomu nic się nie stało, tego wam życzę. No i wielu wspaniałych wrażeń. Dziękuję bardzo. Maria zostanie kontmastrem, czy jedzie na końcu? Podejdź Maria pod rondą. Ustalimy sobie jeszcze jedną osobę, która będzie jakby w połowie stawki, która będzie też ograniczać jakby odległość, żeby w razie co jakby się ktoś rozstał, a tak się też może zdarzyć, to bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś się rozstanie z koniem, jak najszybciej wstaje i ucieka spod przeszkody, tak? Żeby nie było, że czasami koń skoczy na kogoś. No dobrze, no to za pilotką, czyli tutaj, czyli za mną Surdut, Harnaś, Bartek, Kostaryka, Tequila, Baletka, Halucynacja, Harmonia, Kilimandżaro i Black. Drugi rząd za panią Marysią Korus, Harmonijka, Rebus. Już jest godzina 13. Za chwilę sygnalista da sygnał i nasi jeźdźcy pokażą się państwu tutaj. Będą się prezentować na razie bez koni, ale już na gala zupełnie ubrani. Będzie to sygnał do zbiórki. Państwo też. Chodzi o to, żeby się zebrali tutaj w koło. Proszę sygnalistę o... Huberta, patrona nie tylko jeźdźców, ale i myśliwych, leśników, będziemy czcić wspólnie. Nie sposób nie wspomnieć w tym momencie naszej instruktorki, pani Jadwigi Pasturczak, która pokazała nam, jak ten dzień uroczysty należy czcić. I za sprawą naszego prezesa seniora, pana Józefa Szewsa, przez 40 przeszło lat staraliśmy się pielęgnować ten wspaniały zwyczaj, i w tej konwencji spotykamy się również dzisiaj. W biegu myśliwskim czynny udział bierze młodzież, nasi wychowankowie,
którzy w lesie będą podążali lisim tropem, dosiadając rumaków oczywiście z dereszowskiej stajni. Państwo będziecie nam towarzyszyć na trasie, dopingując nasze zmagania. Zapraszając wszystkich Państwa do wspólnej zabawy, oddaję głos prezesowi seniorowi, który krótkim rysem historycznym organizowanych w naszym klubie Hubertusów wprowadzi Państwa w atmosferę dzisiejszej gonitwy. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam Państwa. Hubertus, nazwa przypisana imprezie, która się odbywa jesienią. Jest to impreza jeździecko-myśliwska, bo mamy wspólnego patrona, świętego Huberta. Impreza towarzyska, bo kiedyś to były potrzeby gospodarcze, żeby nabrać mięsa na długi okres zimowy. Dzisiaj się tego już nie robi. Są lodówki, zamrażarki i markety. Ale tradycja się zachowała. Prezes Michał mówił o pani Jadwidze Pasturczak, która nas nauczyła, jak to powinno wyglądać porządnie, w porządnym klubie jeździeckim. Impreza huczna i tego właśnie nas nauczyła pani Jadwiga, że to nie skoki, nie tylko gonitwa, ale to jazda w lesie, tropem uciekającego zwierza, oczywiście umownego, bo już sumienie ludzkie nie pozwala, żeby tego lisa zamordować i dorwać. Jedzie pierwszy, który nazywa się Mastrem, który jedynie zna trasę, którędy ten lis się przemieszcza. Za nim jadą pozostali, na końcu jedzie doświadczony jeździec, który ma miano kontrmastra. Do momentu, kiedy ten lis się pojawi, ale to już w formie takiej umownej, na świeżym, wypoczętym koniu, zadanie polega na tym, żeby tego lisa przypiętego do ramienia jeźdźca, który jest uciekającym, pojmać, złapać, prawda? Życzę Państwu wrażeń, dobrego nastroju, dobrej pogody, bo pogoda jest jeździecka. My lubimy taką pogodę. Się nie kurzy, nie jest za gorąco, nie ma much, które były tydzień temu. No i to tyle. Się rozgadałem. Wszystkiego dobrego. Miło było z Państwem się ponownie znowu zobaczyć, spotkać i pogadać. Dziękuję bardzo. Śniegu ani deszczu nie ma. Pamiętam takie biegi myśliwskie, kiedy już 15 października śnieg padał, także zaczynaliśmy konno jazdę w białym puchu. Proszę Państwa, ten czas potrzebujemy, żeby jeźdźcy dosiedli koni. Czekamy na nich, aż się pojawią tutaj na horyzoncie w pełnej gotowości. Także proszę uzbroić się w odrobinę cierpliwości. I to ten wjazd, uroczysty wjazd i prezentacja w zasadzie rozpocznie dzisiejszą gonitwę. Witam serdecznie wszystkich jeźdźców. Mam zaszczyt przedstawić dzisiejszą grupę, która będzie ścigać lisa i nie tylko. Asystę również. I może zacznę po kolei od przedstawicieli, od prowadzącego bieg główny, czyli Mastra, pan Krzysztof Lubiejewski na pilotce. Kasia jedzie na surducie. Maja jedzie na harnasiu, Wiktoria jedzie na Bartku, Laura jedzie na Kostaryce, Ola jedzie na harmonice, na baletce jedzie Amelia, Martyna jedzie na halucynacji, Laura jedzie na harmonii. Na bleku nasz najmłodszy uczestnik, proszę Państwa, tego biegu. Wyobraźcie sobie, że ona ma 9 lat jeszcze. Skończy 10 w listopadzie, cały czas mi przypomina, ale na razie jeszcze ma 9. To jest Wiktoria na bleku. Na Kilimandżaro jedzie Ala. Na Olimpii jedzie Mateusz. Weronika jedzie na pisance.
Lenka jedzie na Gai. Na Pertesie jedzie Małgosia. On jest, to jest Arab, zawsze konik bardzo elektryczny, ale bardzo kochany, bardzo fajny charakter ma. I Julka jedzie na Junie. Dorota jedzie na Chianti. Maja jedzie na Tamizie. Mateusz jedzie na Hadze. Anna jedzie na Rebusie. Marysia jedzie na Harmonice. I na Korusie jedzie Julka. I osoba, która poprowadzi asystę tak zwaną, czyli Marysia, jedzie na Ludwiku. Dziękuję i zapraszam. Obowiązkowe, to musimy sobie powiedzieć teraz. Mamy dużo czasu. Poprowadzę kawalkadę aut szarą cytryną, szary Citroen taki. Za mną jedzie ratownik medyczny. My podjeżdżamy dosłownie w jedno miejsce, zostawiamy tam auta i będziemy sobie spacerować po lesie. Na poprzednich Hubertusach kibice wynosili siatki i wiadra z grzybami. Będzie czasu tyle i grzybów obrodziło w tym roku tyle, że spokojnie będziecie mogli sobie tych grzybów pozbierać. Umówmy się, że jeżeli sygnalista podaje sygnał, to schodzimy z trasy przejazdu. Ustawiamy się z boku, dlatego że ten sygnał to jest informacja dla jeźdźców, że mają trasę wolną i mogą pełnym pędem atakować przeszkody. We'll be right back.
Czekamy na lisa. Zobaczcie, kto jest lisem. Ten, co udawał kulawego w stajni. Rozpoznajecie pokera? A to spryciarz. Natalia na pokerze ucieka z lisią kitą przypiętą do lewego ramienia. Nie widzą go. Halo! To jest lisa! Poker sprycia ucieka! Ucieka! Kasia jest blisko na surducie! Poker sprytny jest, sprytny, mały, ale zdrowy. Uciekaj, Natalia, go nie ucieknie! Jurka blisko na korusie, dobrze na pięciu w krusie. Dawaj! Master schował się troszeczkę, bo on nie może go mieć lisa. Marysia na harmonijce usiłuje skręcić ją. Natalia, uciekaj! Usiłuje skręcić ją. Natalia, uciekaj! Uciekaj jeszcze, uciekaj! Doczekaliśmy finału dzisiejszej zabawy. Naprawdę gonitwa była bardzo widowiskowa. Po drodze, mimo napotkanych przeszkód, udało się w końcu lisa wytropić i tutaj na tej polanie wspomnę, że jest to polana zaprzyjaźnionego z klubem pana Józefa Nowaka. Bardzo mu dziękujemy. I na tej polanie właśnie dokonał się. Ja bardzo poproszę do dekoracji, do uhonorowania zwycięzcy i pozostałych jeźdźców. Bardzo proszę pana burmistrza Patryka Mikołajewskiego. Bardzo proszę również wspomnianego tutaj pana Józefa Nowaka. Poproszę pana prezesa seniora Józefa Szewca. I ja oczywiście też będę tutaj pomagał w dekoracji, żeby sprawnie było, szybciutko. Zapraszam wszystkich, udekorujemy jeźdźców i czeka nas jeszcze runda honorowa. No i później udajemy się na biesiadę, by czcić ten dzień. Koniec polowania.
I oczywiście pozostaje wniesienie toastu za zwycięzcę i udane łowy. Uwaga, wszyscy razem. Co mówimy? Dashboard! Dashboard! Tak, jest to, proszę o przygotowanie do rundy honorowej. Standardowo, tak? Koń najważniejszy, czyli zacieramy, szczotkujemy kopyta, wędzidła myjemy, czapraki przepinamy, tak? Powrotem jeszcze jedno, jak potem zjecie sobie, koń już też trochę ostygnął, przyjść i jeszcze przeszczotkować, tak? Żeby nie było, że koń jest brudny albo pozaklejany na jutro. Oczywiście w miarę możliwości. Na cześć lisa, hip hip, hura, trzy razy, hip hip, hura, hura, hura. Coś wam słabo to idzie. Zmęczone. Dziękuję Marysi za asystę. Drugiej Marii za końcówkę. Przypilnowanie. Cieszę się, że wszyscy dojechali bezpiecznie. Nic się nie wydarzyło. Jeden upadek to nie upadek, dwa. Dobrze. Uwaga. Z koni.